Czy prezydent faktycznie idzie na totalne zwarcie z rządem? Z jakiego powodu szykuje się na wojnę na górze? Czy Andrzej Duda rozpoczął proces niszczenia rządu Tuska? Jako komentarz powiem, że jeden z polityków mówi tak. To jest wypowiedzenie wojny rządowi, ale jakoś sobie damy z tym radę. Przetrzymamy te kilkanaście miesięcy, a potem będzie już normalnie, o decyzji prezydenta w sprawie budżetu na 2024 rok powiedział w rozmowie z Interią minister nauki Dariusz Wieczorek. Decyzja prezydenta zadaje kłam temu, co od kilku tygodni wypisywały media, że jest zawiązany jakiś spisek mający na celu odrzucenie budżetu i doprowadzenie do wcześniejszych wyborów, odpiera zarzuty poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Miller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Ta wojna już jest, bo tę wojnę każe prezydentowi kontynuować prezes Kaczyński. O nowej odsłonie znanej z lat 90. wojny na górze, między prezydentem a rządem mówi w rozmowie z Interią poseł Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL. I dodaje, gdyby Andrzej Duda był samodzielnym prezydentem, to takich rzeczy by nie czynił. Dariusz Wieczorek, sekretarz generalny Nowej Lewicy i minister nauki, również uważa, że to początek większego konfliktu pomiędzy małym i dużym pałacem. To jest wypowiedzenie wojny rządowi, ale jakoś sobie damy z tym radę. Przetrzymamy te kilkanaście miesięcy, a potem będzie już normalnie. Zarzuty wobec prezydenta Dudy odpiera Piotr Miller. To wyważona decyzja, która nie daje argumentów drugiej stronie, że ktoś chce doprowadzić do bałaganu w państwie. Jeśli ktoś tego chce i ktoś to robi, to jedynie dzisiejszy obóz władzy, który jeszcze usiłuje zrzucić za to winę na opozycję, zapewnia nas poseł PiSu i były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Podpis i Trybunał Konstytucyjny. Olbrzymie emocje po obu stronach politycznej barykady to efekt wyczekiwanej od kilkunastu dni decyzji głowy państwa w sprawie ustawy budżetowej na 2024 rok. Prezydent Duda zdecydował się podpisać budżet, ale też skierować go w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Powodem takiego kroku jest niemożność uczestnictwa w pracach nad projektem ustawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, dwóch polityków PiSu skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, których mandaty zostały wygaszone i których pod koniec stycznia ułaskawił prezydent Duda. Jedno jest pewne, prezydent Duda ma ochotę jednoosobowo wziąć odpowiedzialność za najgłębszy kryzys ustrojowy w Polsce po 1989 roku. Prezydent chce zniszczyć rząd, którego premierem jest Donald Tusk, ale to mu się nie uda, mówi Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego PSL. I jak wiadomo, na skierowaniu budżetu do Trybunału Konstytucyjnego prezydent jednak nie poprzestał. Wystosował też do większości parlamentarnej i rządu swoiste ostrzeżenie. Do TK ustawy odsyłane będą również w przyszłości, w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP, podkreśliła w swoim komunikacie Kancelaria Prezydenta. PiS nie wyszło z prezydenta. Przedstawiciele obozu władzy w rozmowach z Interią podkreślają, że w całej sytuacji absolutnie najważniejsze jest podpisanie budżetu. Odesłanie go do TK traktują jako didaskalia. Wszyscy ostro krytykują jednak za ten krok głowę państwa. Widać, że człowiek może wyjść z PiSu, ale PiS z człowieka już nie, mówi nam Cezary Tomczyk. Prezydent de facto nie tyle wpisuje się w najskrajniejszą politykę PiSu, co po prostu ją uprawia. Od głowy państwa oczekiwałbym jednak czegoś więcej, dodaje wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i wiceszef MON. Jak podkreśla, swoją decyzją i groźbami na przyszłość prezydent Duda wcale nie utrudnia życia rządowi, a Polakom, którzy czekają na konkretne działania, zmiany, projekty ustaw. Każdy obywatel ma prawo oczekiwać, że prezydent Duda będzie w tym jego sojusznikiem, a widzimy, że nie jest, ocenia minister Tomczyk. Prezydent idzie na totalne zwarcie, dodaje szef resortu nauki Dariusz Wieczorek. Jego zdaniem, głowa państwa chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Z jednej strony ma silne naciski z Nowogrodzkiej, którym się podporządkowuje, żeby jak tylko może utrudniać życie rządowi. Z drugiej jednak ustawy budżetowe podpisał, a to jest najważniejsze. Skoro są podpisane,
to możemy pracować, państwo działa, a Trybunał Konstytucyjny nie ma żadnego znaczenia, uważa sekretarz generalny Nowej Lewicy. Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, decyzję Pałacu Prezydenckiego odczytuje w kontekście udziału w grze politycznej prezesa Kaczyńskiego. I to w roli pionka. Do takiej roli prezes PiSu sprowadził głowę państwa, nie kryje rozczarowania polityk ludowców. I dodaje, do tego jeszcze pogróżki pod adresem całej przeciwnej strony sceny politycznej. Między wierszami czytam to jako sabotaż działań instytucji państwa i parlamentu. Czy prezydent powinien pozwolić pracować nowemu rządowi? Dlaczego tak zaciekle broni skazanych posłów PiS? Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia.